swoje dzieci jak niektóre matki. Jak wszystkie matki. A wiecie, co ona robi do nich? Dla nich? Jedzenia. Jedzenia, no jak. Dobra. I pisze książki. Pisze książki, pisze dla nich bajki. A ci może rodzice was też opowiadali bajki, czy pisali bajki? Myślałam. Tak? Tak? Oui. Ale szczęście. W tym czasie to było trochę rzadko. Ale niestety był jeden problem. Mąż. Mąż nie zgodziła się z tym, że pani Maria była artystą. Nie chciała, żeby jej ona pisała bajki. Mąż był w depresji, był bardzo zdesperowany ze sytuacją polityczną, która wtedy była. Zabroniła swojej żonie pisać. I też. To prawda, zapomniałam. I pan Żeromski i pan Sienkiewicz, znaczy? Oni ją zauważyli, że ma talent. I zaczęła być coraz bardziej znana. Pani Maria często podróżowała na świecie, bo z powodu zdrowia musiała dużo podróżować i z powodu politycznych też dużo pomagała za granicą. Nie chcę nic, muszę też założyć swoje okulary. Tak jak pani Maria. I ona właśnie pisze. Śpię i nie śpię, we śnie słyszę. Jak to byłoby dopiero? Maria dostała za swoje piękne dzieło od państwa. Dostała mały dom na wsi. I tam żyła do końca jej życia ze swoją przyjaciółką Marii, innej Marii, która była malarką. A żyła do końca życia, czyli do 1910. Po polsku. 1910. Tak. Ale cofamy czas. Jesteśmy w roku. Jesteśmy w roku 1000. No pewnie tak mu powiedziała. I. A wiecie, jakie książki powstały wtedy? Na podstawie tej już przygotowanej ilustracji. Właśnie. Ta książka, o której mi powiedzieliśmy na początku. A to jest książka o sierocie Marcie i o Krasnoludka, który bardzo dawno temu był lektura w szkole. Nie dawno temu. Był lektura w szkole. A kto czytał w szkole tej książki legendowej? To było wczoraj i cieszyło się aż do dzisiaj. Ludzie się cieszą bardzo i zostało przetłumaczone.